Witajcie, z tej strony odkrywca Adik, a to jest właśnie kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tak jak pamiętacie poprzednie odcinko, ale to w końcu dostaliśmy to w sumie do nowej lokacji, czyli Skellige. Lokacja, czy może bardziej mapa? Bądź co, to jest archipelag, który ma troszeczkę taki klimat jakby Skandynawii, czyli taki trochę norweski, jakby tutaj, o proszę bardzo, tak jakby fiordy. No i dostaliśmy się tutaj do osady Wikingów. Czy tam raczej Skeligijczyków, ale dobra, powiedzmy sobie szczerze, Skeligijczycy to są tak sobie jakby Wikingowie w świecie Wiedźmina, tak? No i oczywiście musimy spotkać się z Yennefer w questie pod tytułem Umarł, niech żyje król, bo jak pamiętacie w poprzednim odcinku tutaj była jakby pogrzeb ostatniego tutaj króla Skellige, który umarł podczas polowania. A teraz czas na wybór nowego króla, który poprowadzi przeciwko czarnym. Oczywiście, jeśli mowa o czarny, to się nazywa po prostu tak Nilfgaardczyk. Tak tutaj w Wiedźminie czy czarnych nazywają Nilfgaardczyków. Dobrze, także ja już tam będę przychodzić powoli. Troszeczkę tam różnych ziół też zebraliśmy w poprzednim odcinku. Przy okazji też zniszczyliśmy gniazdo Syren. No właśnie. No i oczywiście troszeczkę tam też dużo lutu do craftingu zrobiliśmy, także taka fajna sytuacja. Okej, czyli tutaj jest jakby powiedzieć budynek od taberny. Ale mamy tutaj jakieś zadanka przy okazji, to sobie wezmę. Tabica ogłoszeń. Uwaga na syna, kurwy. O Jezu. Okej. Zlecenie skradziony miecz. O, ciekawe. Zlecenie duch lasu. O, duch lasu kojarzę to i to bardzo dobrze. Ten quest. Zlecenie diaby morskie. Ciekawe. Gwint u lekcji Myszowola. O, ciekawe. Z Myszowola można później pogać gwinta. I walka na pięści. O, i to może być bardzo ciekawe, ta walka na pięści. Dobrze, zobaczmy, ile znaków zapytania odblokowaliśmy dzięki temu. O Jezu. Trochę takie morskie znaki zapytania bym powiedział. W większości. Troszkę też na wyspach są. Przy okazji troszeczkę zdobyliśmy tutaj, na przykład możemy się dostać dość łatwo. Okej. Niechaj godnie służy naszemu królowi. Kiedyś znowu ją spotkam. Tak samo jak kiedyś wszyscy spotkamy króla Brana. Czyli dobrze rozumiem, to złożyliście tutaj jelonka w ofierze. Ciekawe. Czekajcie, gdzie je mam iść dokładnie? A, to tędy. Dobrze, to idziemy. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ranie ją dzierży, prawda? Męży nas królu! Wielka strata dla nas wszystkich! Chcemy, aby wszyscy widzieli, że bez ciebie nic nie jest o takie samo. Wasz tego dlatego poświęcamy ich honor, nie znają braci. Symbol męstwa. Tak, to musi być pokój jen. Zawsze lubiła przestrzeń i przepych. I przepych, dokładnie. A sobie troszeczkę pozbieramy. A to jest schowek na itemki. I możemy tam chować jakieś ważne rzeczy, na przykład. O, dziennik Yennefer, to może być dość ważne. O schwytaniu Jeana? Ciekawe. Uczeń zaginę bez śladu, czyli to już widzieliśmy w sumie. Aha, kucyk. Ale czy Jezus ma nie kucyk, jednorożec. Wypchany jednorożec. Ciekawe. Nie wiem, jak jej się udało przywieźć tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. Jak zwykle. Czerni biel. Glamarię. Nawet zamknięta pachnie bzem jak restem. Widać, gust jej się nie zmienił.
Może i dobrze. Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. Jak mawiała Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. No dziwię się, Gerard, że nie może bez tego. Jakby to jest jakby połączenie między innymi czarodziejkami. Można powiedzieć, że to jest jakby taki, jakby to ująć, stacjonarny telefon. Przez to właśnie rozmawiają czarodziejki z innymi osobami. Okej, to chyba... A, może ten czarny. O matka boska. No chyba jest dobrze. A, jeszcze tylko rękawice trzeba zdjąć. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi dla... No właśnie. Kim jest dla mnie Yennefer? A właśnie to jest dobre pytanie. Kim jest dla ciebie Yennefer, Geralt? Ciągle się inspiruję książką Zatrute źródło Tisa i de Vries. Nie bez powodu, jak czarodziej, raczej czarodziejka urodzi dziecko, to nie mogą po prostu. Ze względu jest to spowodowane na przykład komplikacje medyczne i to dość poważne. Przykładem jest doby na przykład Yennefer, gdzie możecie dobrze zobaczyć w filmie, a raczej serialu Wiedźmin 3, to znaczy Wiedźmina na Netflixie. Jest tam dobrze pokazane efekty, co się stanie, gdy na przykład dziecko urodzi się czarodziejowi albo czarodziejce. A ma zbierzemy wszystko. Raczej Yennefer troszeczkę się nie obrazi. O, od razu karcz ma tutaj. Witaj, jestem Geralt. Wiedźmin zwany Białym Wilkiem, wiem. Już zdążyli cię tu obgadać. Szukasz wolnego miejsca przy stole? Dam sobie radę, na razie chciałem porozmawiać. Podoba mi się to miejsce. No chyba. Gdy przybyłem z Undvik, stała tu ruina. Mewy srały do kufli przez dziury w strzesze. Kupiłem tę budę, zakasałem rękawy i zrobiłem z niej porządny lokal. Skąd nazwa Nowy Port? Na Undvik prowadziłem Stary Port. Kilku stałych klientów przychodzi tutaj wieczorami, żeby powspominać dawne czasy. Ciekawe. A, pogadam sobie karty. Najwyższa stawka. Szczerze mówiąc, mam ochotę na karty. Może partyjkę gwinta? Gwintowi nigdy nie odmawiam. Oczywiście żadna tutaj zmiana z kartami, więc wracamy do gry. I to są potwory, czyli będzie masówka i to dosłownie. Aj, takie. A, taka kiepska z kartami. Szczerze mówiąc.
Zastanówmy się. Chyba przegram. Ta masówka tych potworów to jest po prostu czasami tak straszna. O kurde. Jeszcze wzmocni. A, i tak przegraliśmy. Ha! Witam, zapraszam. Tutaj przegrana była, bo remis to jest jakby od razu przegrana. Mam ochotę na kartę. Quinto. Aby jeszcze raz. A na szczęście tutaj nic nie tracimy, tylko pieniążki. O, w końcu mam pożogę. Dziękuję bardzo. Okej. A, pożoga tak działa. Pff. Mój błąd. Mój błąd. O Jezu, co za pech. Nie, ja to nie skomentuję nawet. Ja to nawet nie skomentuję, szczerze mówiąc. Wstyd i hańba. Myślę, że nie dostanę karty za to, że wygrałem. Słodka. Jest coś najlepsze, że on to wygra. Znowu. O, dawk. Hej. Dobra, poddaję tą grę, bo nie ma szans to już wygrać. Ostatni raz spróbuję, jakby co. Witam, zapraszam.
Ale dobrze wiecie, że pożarówka tak działa, bo nie wiedziałem do końca, jak ona działa. Zawsze to udało mi się niszczyć okoleś, a teraz mnie zniszczyła. Ale potem już wiedział na przyszłość chociaż. Szczerze mówiąc, mam ochotę. Spocznijmy. Co tu mam znowu? A, ta karta. A, powiedzmy. Jak to się mówi, ostatnia runda, tak? A, czyli muszę zniszczyć jednostkę, która ma 10 albo powyżej, czyli w tym przypadku nic to nie da. Okej, to tylko... A, wystarczy nawet to. Mam nadzieję, że będzie się opłacało wygrać tą rundę. Znaczy, że wygrać ogólnie ten mecz, tak? Okej. Jakaś karta bohatera to jest. I wzmacnia jeszcze jednostki tutaj. Ciekawe. O ty cholera, na używać pożogę. A ciekawe. No to teraz to powinien zniszczyć. No właśnie. A, czyli dość dużo miał pożog, ale wygraliśmy. Co ja tam zyskałem? Trzaskający mróz. Serio? Trochę takie... No co tak słabe. O, mogę kupić kartę. Żebiała gryzie ziemi. Jakaś karta dowódcy. O, ciekawe. Pożoga. I poloniec. Okej. Okay. Chyba koniec gwinta. Idziemy dalej. Cześć, kule. Ale bardzo pięknie tutaj wygląda, szczerze mówiąc. Ups, troszeczkę się poszedłem. Chyba dobrze. To nie jest czarny, tylko znam. Jesteś obcy. Masz swój krok.
Co ja użyłem? A, winda taka jakby. A to ciekawe. Czekajcie, to jak niemy to mam zrobić? Czarna ręka znowu tak się odłowił, że musieli do morza łupy zrzucać. A Jezu, teraz muszę ogarnąć tą windę, jak to działa. Przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to nie. No, poczekamy na tą cholerną windę, bo troszeczkę to będzie trwało. Ale to jest coś nowego dla mnie. A chyba inaczej się nie da wejść, no właśnie się nie da inaczej wejść. Więc trochę gorzej. A kurde, nawet nie widzę tej windy. Winda kiedyś zjedzie. O matka boska. W końcu, trochę długo to trwa. Chyba to nie jest winda elektryczna, tylko mechaniczna, ale... Chociaż na gameplay mogli trochę szybciej dodać. Co ja mam teraz zrobić? A czekajcie? Serio? No fajnie, że to tak troszeczkę to jest schowane. Te przytrzymaj E, bo troszeczkę to tak bardzo znika. Ale dobra, daliśmy radę. Ładny widok poza tym na ten port, ale że na to miasteczko wikingów. Ale dobra, wjeżdżamy na samą górę, tak? Trochę to wysokie jest. A w końcu jesteśmy na miejscu. Dobra, no to wchodzimy na samą górę. O, mamy znacznik, no to bardzo już mnie to cieszy. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kelige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to ciekawe. Też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Jestem Geralt. Jedźmy. Birna. Królowa Skellige. Cieszę się, że cię poznałam, ale musisz mi teraz wybaczyć. Obowiązki wzywają. Świetny strój. Wyglądasz czarująco. Dziękuję. Ty olśniewasz. Wiesz, brakowało mi ciebie i twojej szczerości. Cieszę się, że jestem tu razem z tobą. Nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemóc. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Mam nadzieję, że nie słyszycie ten hałas, bo sąsiad coś tam zaczął robić u ciebie, remont. Ale mam nadzieję, że to nie słychać. Wiesz, Geralt,
Nurtuje mnie pewna kwestia. Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci z brodą. A, dziękuję, bo zapomniałem się ogolić, ale skoro do twarzy mi z brodą, a w sumie nawet i dobrze. Ale dobra, ja już będę kończył ten odcinek, także... także wiecie, to jest spowodowane tym, że troszeczkę odcinek trwał, bo troszeczkę ten gwint nam zabrał czas, ale od przyszłego odcinka już będziemy mieli tą imprezę. Także tak to będzie wyglądać, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. Także z tej strony odkrywca Adik i co? Trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia, bywajcie, cześć.